Bez żadnego zawahania możemy powiedzieć, że każdemu zdarzają się wpadki. Zarówno mi, jak i wam, jak i twórcom naszego Brawl Stars. W tym oto materiale nie skupimy się na wpadkach takich ogólnych, ale na tych związanych ze sklepem. Jeżeli chcecie kolejne jakieś wpadki związane z konkretną rzeczą, to napiszcie z czym na dole w komentarzu. A teraz proszę was wszystkich, abyście zjechali tam na dół filmiku, zostawili łapeczkę w górę oraz jak jesteście nowi na tym kanale lub oglądacie bez suba, no to klikajcie w ten czerwony guzik, aby stał się szary. I w sumie mogę was jeszcze trochę bardziej zmotywować do zostawienia suba. Ponieważ wraz z 4 innymi youtuberami mam dla was do rozdania aż 10 karnetów zadymiarskich. Rozdawane one będą w formie doładowań na gemy o wartości 50 zł. A jakie wygrać? Cóż, sytuacja jest bardzo prosta. Wystarczą suby. Suby publiczne na moim kanale oraz na kanale pozostałych twórców. Jeżeli zostawicie suba, no to już automatycznie bierzecie udział w konkursie. Tylko wymóg jest taki, że sub musi być publiczny. Jeżeli nie wiecie, jak ustawić sobie publicznego suba na YouTubie, to możecie ewentualnie w YouTubie wpisać, jak ustawić publicznego suba i wtedy wam wyjdzie. Lub wejść w linka, w opisie tego filmu będzie link do poradnika, więc sobie możecie obczaić i to zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki, to ukażą się one już w tą niedzielę na niedzielnym filmiku. Także wyczekujcie i ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania tego materiału. A więc zaczynajmy. Jak pewnie wiecie, jeżeli chodzi o błędy w sklepie, to będą to głównie błędy związane ze zbugowanymi skinami, które tam się znajdują, ale nie tylko, także będzie dużo rzeczy, o których, no, ja raczej bym nigdy się nie spodziewał, że coś takiego się wydarzy, więc, no, myślę, że każdy coś ciekawego tutaj na pewno zobaczy. Ale zaczynamy od czegoś standardowego. Wspomnianym tutaj standardem jest zbugowany skin, który, no, zbugował się w taki oto sposób, że jeżeli chodzi o coacha Mike'a, no to przedstawili skina, że normalnie trzyma piłki w rękach. Natomiast na tym screenie sami dobrze widzicie, że owej piłki w ręce nie ma, więc no halo, skoro ta postać ma piłki w ręce, takie bomby wybuchające, to czemu nie posiada ich na skinie, który prezentuje tą postać, skoro po zakupie tego skina owe piłki trzyma w dłoniach? Jest to po pierwsze bug, ponieważ no nie prezentuje nam całości skina, a po drugie może być też po prostu takim niedopatrzeniem i Supercell początkowo, jak wprowadzało tego skina, mogło zapomnieć dodać tekstury z piłką, ale w to wątpię. Bardziej strzelam, że to był właśnie jakiś bug. A wy jak myślicie? Pamiętacie, jak wam wyświetlał się ten skin? Napiszcie na dole w komentarzu. Kolejna wpadka dotyczy czasu. Czasu zmiany sklepu. Jeżeli dobrze pewnie wiecie, no to sklep zmienia się co dzień, co 24 godziny, ale niektóre przedmioty oczywiście są tam trzymane dłużej. Jednak u góry nad tymi skinami tak czy siak jest odliczanie. I tutaj mamy przykład wpadki, w której to... No, niestety, mimo że już było 0 sekund i jak widzicie, że Daily Shop się odnowił i jest to 2 minut nowy, no to skiny na przykład do Feniksa czy specjalna oferta się nie zmieniły, mimo że czas wskazuje 0 sekund. A trwa to już tak, możemy zgadywać, że ponad 2 minuty, około 2 minut, coś takiego, no bo na Daily Shopie widzimy, że został on zmieniony około 2 minuty temu. A teraz mamy do czynienia z bugiem, który wygląda naprawdę fajnie, bo mi się to podoba, naprawdę, taki widok to jest coś unikalnego. A mianowicie bug, w którym to w sklepie nie wyświetliły się żadne skiny, ani Daily Shop, chociaż był Daily Deals i tam był jeden item do odebrania, więc no, to było dziwne. Sami zresztą widzicie tego screena teraz i taki sklep wygląda naprawdę dziwnie i mi osobiście się podoba, no bo taki widok to coś naprawdę unikalnego. Słuchajcie, wpadłem właśnie na niesamowity pomysł, myślę, że wam się spodoba. A mianowicie wpadłem na pomysł, że możemy zrobić sobie dodatkowy odcinek związany z wami. A o co tutaj dokładnie chodzi? Na dole w opisie macie podanego linka do Instagrama, wpadajcie na Instagrama, obserwujcie moje konto i wysyłajcie mi tam na PW w wiadomościach wasze wpadki, jakie mieliście w Brawl Stars, jakieś bugi w grze, w sklepie i tak dalej, wszystko co było związane z Brawl Stars i było jakimś błędem. A my wracamy do tego odcinka i do wpadek w sklepie i teraz przechodzimy do wpadki, w której to maskot Daryl mówi sobie, no generalnie ta moja ramka jest za ciasna i wjeżdża Mortisowi na twarz ze swoją ręką i tam mu kawałek twarzy zasłania oczko, ale to jest też przezroczyste, bo akurat ten skin był na Coming Soonie. No i efekt jest tego... No dziwny, dziwny efekt, nie wiem jak to się zbugowało, jakieś niedopatrzenie totalne, ale bug jest, także przejdźmy dalej. Dobra, ten bug, ta wpadka, to jest totalne lol, naprawdę, LOL. Ten sklep wygląda dziwnie i to bardzo dziwnie. Zresztą sami zobaczcie, jest to chyba jakiegoś użytkownika arabskiego sklep, ale nie jestem pewny. I mamy tutaj Daryla. Zbugowane powerpointsy nad nim jakieś są, jeszcze ten maskot Daryl nad jego głową i jeszcze ta spluwa, która wchodzi na dwie oferty, no totalny gliczek, totalny bug, no i to jest naprawdę jedna z takich większych wpadek, takich graficznych w sklepie,
No bo w sumie, jeżeli chodzi o graficzne wpadki, no to ten maskot Dary to ręka wychodzi, to takie rzeczy często się zdarzają, ale tutaj jest naprawdę dużo tego i dużo się zadziało, także no naprawdę coś dziwnego. A teraz wpadka nie związana dokładnie ze sklepem, ale bardziej tak trochę jeszcze z menu, ale jest w nawiązaniu do sklepu, więc postanowiłem ją tu umieścić, mam nadzieję, że się nie obrazicie. A mianowicie, jeżeli klikniemy sobie w play, a nie mamy już tiketów, to dostajemy komunikat, że brakuje ci tiketów i musisz je kupić w sklepie. Tikety są usuwane, jak coś przypominam, i tiketów nie można kupić w sklepie, ale dostajemy taki komunikat. I wiecie, co się stanie, kiedy klikniemy pójść do sklepu? Cóż, crashuje się gra i albo wejdziecie do sklepu, ale na jakimś lagu, albo wywali wam Brawla i to różnie jest. W moim przypadku było tak, że złapałem jakiegoś laga na 5-6 sekund, a potem mnie przeniosło do sklepu i tak mi trochę tym sklepem zabujało na boki, także no, to jest bug taki totalny i jest związany ze sklepem, więc mam nadzieję, że no w sumie nie muszę mieć nadziei, że to naprawią, bo tak czy siak tikety usuwają, więc taki komunikat już się nie będzie pojawiał. A teraz mamy coś naprawdę niesamowitego, jeżeli chodzi o daily dealsy. A mianowicie ziomeczek tutaj przez 19 dni nie otrzymał żadnej oferty w sklepie, jeżeli chodzi o deale. Jest to ziomeczek, któremu brakuje tylko jednego gadżeta, a posiada wszystkie star powery i wszystkie inne gadżety, więc no, postaci wbite na maksa, więc wiecie, że tutaj no, u tego gościa małe szanse, że w sklepie pojawi się więcej niż ten gadżet, ale właśnie ten gadżet 19 dni na niego poluje i od 19 dni dostaje tylko te darmowe oferty, a nie dostaje właśnie oferty, gdzie mógłby sobie kupić tego gadżeta, którego mu brakuje, więc naprawdę smutna sytuacja, że 19 dni i takie coś się odwala. Ale cóż, to jest pech ludzi, którzy mają wymaksowane konto. I czy do końca to możemy nazwać bugiem? No cóż, nie wiem, czy to jest do końca bug, no bo teoretycznie no nic tutaj się nie dzieje, ma wymaksowane konto, ale z jednej strony brakuje mu tylko jednego przedmiotu, więc to jest dziwne, że w sklepie się ten przedmiot nie wyświetla. I dlatego też ta wpadka pojawia się na tym odcinku. Kolejna wpadka, tu kolejni zadymiarze, którzy postanawiają uciec ze swoimi skinami na inne skiny. Tylko tym razem podwójnie, bo RoboMike wali swoją piąchą w Mortisa, a Mortis zasłania swoimi najgorszymi dekoracjami ever, nienawidzę tego skina, Piperkę, która jest tutaj no fajnym skinem. Ogólnie, jaki jest skin, którego lubicie najmniej? U mnie to jest Rockabilly Mortis, czyli ten Mortis, którego tutaj widzicie. Według mnie to jest najgorszy skin w sklepie, ale jaki dla was jest najgorszy skin, napiszcie na dole w komentarzu. Oczywiście z tych skinów, które można kupić za gemy. To zdjęcie zostało oznaczone jako wpadka w sklepie. Jednak czy jest to wpadka w sklepie? Ocencie sami, ponieważ jak był PSG Cup, to za wygranie PSG Cupa dostawało się skina do Shelly. Mi się udało tego skina zdobyć, jednak tutaj dostałem od ziomeczka zdjęcie, na którym to ma w sklepie ofertę, gdzie może kupić sobie PSG Shelly za 80 gemów. Więc czy to jest bug i normalnie jeżeli przegrało się PSG Chapa, można było sobie kupić tego skina? Czy jednak nie można było sobie kupić tego skina? Tego nie wiem, no bo jak sami słyszeliście, mi się udało go zdobyć w sposób darmowy. Jeżeli jednak był w sklepie, no to bardzo przepraszam, ale przy okazji muszę wspomnieć tutaj o jednej ważnej rzeczy. Ta oferta pojawiła się w sklepie gościowi 2 tygodnie temu, a z tego co się orientuję, to PSG Chap był no grubo ponad miesiąc temu, więc tak czy siak, nawet jeżeli pojawił się ten skin normalnie w sklepie dla tych, co przegrali następnego dnia, no to dziwne, że komuś się pojawił ten skin kilka tygodni po zakończeniu tego wyzwania, także no, to jest naprawdę dziwne. I bez wątpienia można zaliczyć to jako wpadkę w sklepie. I teraz wpadka, o której no, zobaczymy, czy się zorientujecie. No, zobaczymy. Patrzcie na to, patrzcie. No chyba nie wiecie, co tu się dzieje. Ja też początkowo nie wiedziałem, o co tutaj chodzi. Jednak z pomocą przychodzi opis autora, który powiedział, że ta sytuacja wyglądała tak. Szkoda, że nie zrobił z tego filmu, tylko jest SS tego, więc nie wiemy, czy to jest prawda, ale raczej tak się stało, no bo po co miałby kłamać. I akcja wyglądała tak, że w sklepie miał ofertę, że klika sobie kiełka i jest za 662 monetki do zdobycia 8 powerpointsów, co nie? I ziomek myśli, nie no, to jest bezsensowna oferta, ale sobie w nią kliknął, co nie? I po kliknięciu te powerpointsy na postaci zmieniły się plus 331. I aż zrobił screena z tego i udostępnił to w internecie, dlatego też to pojawia się tutaj.
i jest dziwnym błędem, z którym ja osobiście nie miałem styczności, ale miałem kiedyś styczność z błędem, gdzie właśnie postacie się na siebie nakładały, czy też miałem też styczność, że w sklepie nic mi się nie wyświetlało, ale innych wpadek w sklepie to chyba raczej nie miałem. A wy mieliście? Dajcie znać na dole w komentarzu i pamiętajcie, jeżeli mieliście jakieś wpadki dotyczące Brawla, to wysyłajcie mi je na Instagramie, ja będę z tego robił niedługo odcinek. Oczywiście, jeżeli pominęliście sobie początek filmu, to przypominam, że trwa konkurs. Do wygrania są karnety zadymiarskie, 10 sztuk. Wystarczy subować mój kanał publiczną subskrypcją, jak i kanały podane w opisie, no i bierzecie wtedy automatycznie udział. Wyniki są w niedzielę na moim filmie oraz na filmie innych twórców. A w tym filmie to by było na tyle, dziękuję wszystkim za uwagę, no i do zobaczenia już jutro w kolejnym filmie o godzinie 12, także trzymajcie się, hej! Mam dla was takie szybkie info, a mianowicie wystartowałem z codziennymi streamami na Twitchu po godzinie 16, więc wbijajcie na Twitcha, obserwujcie mnie tam i oglądajcie moje streamy, streamuję z różnych gierek, między innymi będzie też Roblox, także serdecznie zapraszam. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown.